Z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej witam Państwa Krzysztof Dymczak, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Andrzej Padniewski, biuro prasowe Koleje Dolnośląskie. Cześć Krzysiu, dzień dobry Państwu. Kolejny sezon rozgrywkowy czwartej ligi i pozostał nadal sponsor. Koleje Dolnośląskie tytularnym sponsorem czwartej ligi dolnośląskiej. Jak ta współpraca będzie przebiegała w tym sezonie rozgrywkowym? No, jako Koleje Dolnośląskie bardzo się cieszymy, że wspieramy piłkę nożną, również Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w kwestii sponsoringu najwyższej klasy rozgrywkowej, jaka jest pod zarządem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Te pociągi docierają do większości miejscowości, w których rozgrywają się mecze czwartej ligi i to powoduje, że jest to dla nas kapitalna promocja do tego, żeby promować ekologiczne podróże, tę najszybszą formę podróżowania po Dolnym Śląsku. Też trzeba przyznać, że zresztą we współpracy z Wami bardzo fajnie nam w mediach społecznościowych pokazywały się te mapki kolejowe i kluby piłkarskie, które były dookoła. Piłka nożna z kolejami z wiadomych względów w weekendy często jest połączona, jednak na mecz wielu kibiców woli się wybrać pociągiem czy środkiem transportu publicznego niż własnym samochodem. Także ta współpraca przynosi bardzo dużo efektów. My też oczywiście jakby widzimy rokrocznie chociażby z Trzebnicy do Wrocławia czy na linii do Sobótki, do Świdnicy przez Sobótkę coraz większe potoki pasażerskie, więc te elementy promocyjne przynoszą nam korzyść wszystkim, no bo zarówno wspieramy piłkę nożną, jak i coraz więcej osób decyduje się na transport, na przemieszczanie się kolejami dolnośląskimi. Bardzo podobała mi się ta Wasza nowinka, która funkcjonowała w zeszłym sezonie rozgrywkowym. Przed każdym meczem czwartej ligi było takie wprowadzenie intro minutowe chyba, które w pewien sposób miało odzwierciedlać stację kolejową. W tym sezonie będzie podobnie? Myślę, że tak. Już szykujemy z Przemkiem Korso, lektorem Kolei Dolnośląskich. W tym momencie szykujemy nową reklamówkę, która będzie puszczona przed meczami. No nie ma co ukrywać, że my mamy na pokładzie pociągu komunikaty, które można troszeczkę zunifikować pod kątem meczu piłki nożnej. Widzieliśmy, że powodowało to uśmiech u osób, które były na stadionie, no ale to właśnie ma przybliżać koleje, tak? No, jest 2023 rok, my musimy sobie zacząć zdawać sprawę, zresztą bardzo mnie to cieszy, nie tylko jako pracownika Kolei Dolnośląskich, ale też jako Dolnoślązaka, że Polacy najlepiej oceniają koleje w Polsce, te na Dolnym Śląsku. Więc ta cały czas notoryczna praca, zwiększanie pracy eksploatacyjnej, oferta, której Legnica, Wrocław, tak? Ludzie już nie patrzą na rozkład, tylko idą na stację i wsiadają, bo za chwilę będzie pociąg, tak? Te pociągi jeżdżą co 30 minut. Ta ciężka praca przynosi efekty w postaci tego, że mamy coraz mniejsze korki, coraz lepsze powietrze, coraz więcej osób ma dostęp do usług, które oferuje chociażby na przykład miasto Wrocław, w porównaniu do mniejszych miejscowości, z których dojeżdżają pociągi, i to dzieje się również dzięki współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, bo Wy również promujecie te swoje zdrowe elementy. No przecież granie w piłkę w tym momencie od B-klasy do czwartej ligi to często są zawodnicy, którzy po prostu w weekend, no w czwartej lidze już nie, ale do B-klasa, A-klasa, klasa okręgowa, ci zawodnicy mają normalne prace i oni tylko dla zdrowotności sobie kopią gdzieś piłkę, więc myślę, że tutaj bardzo wiele mamy stycznych z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, dlatego nas ta współpraca tak cieszy. No, czwarta liga raczej też amatorska, więc raczej też wszyscy pracują. Jeżeli też chodzi o koleje, o pociągi, podobała mi się jedna z akcji marketingowych, które wprowadził jeden z klubów. Ja wiem, że to się dzieje coraz częściej, bo też na najwyższych szczeblach rozrywkowych właśnie często drużyny korzystają z kolei i na przykład jadą sobie na mecz. No to jest bardzo naturalne. Ostatnio FC Liverpool na mecze do Londynu dojeżdża z komercyjnymi liniami kolejowymi w Wielkiej Brytanii. Proszę pamiętać, że Wrocław-Legnica, znowu się posłuży tym przykładem, 36 minut pociągiem z centrum miasta do centrum miasta. No przepraszam bardzo, no jak to zrobić samochodem czy autobusem z zawodnikami? To jest absolutnie niewykonalne. My dążymy do tego, żeby ta oferta była tak dobra, żeby chociażby właśnie Łużyce-Lubań skorzystały, tak, z dojazdu do Środy Śląskiej. Rozmawiałem z trenerem później, no byli bardzo zadowoleni. Fajnie, że zawodnicy sobie w szybkim tempie przedostali się na ten mecz. Z miejscowości, w których jeżdżą koleje dolnośląskie, myślę, że będziemy też w tym roku próbować pokazać materiał promocyjny z tego, może ze współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. Bo ten element przemieszczania się jest bardzo naturalny na Dolnym Śląsku. No ja jadę kawałek dalej do innych województw i jestem przerażony tym, jak wygląda oferta kolejowa. U nas to naprawdę jest to wysoko oceniane przez Dolnoślązaków i również przez właśnie kluby piłkarskie, które potrafią dojechać na mecz. A jak współpracujecie z kibicami? Mieliście też takie sytuacje, pewnie podejrzewam, mieliście zapytania, bądź nawet miała miejsce taka sytuacja, że zorganizowana grupa kibiców danego klubu chciała skorzystać z usług Kolei Dolnośląskich.
czy jest to w jakiś sposób zabezpieczane? Czy te czy wagoniki są jakoś oddzielone, czy jak to, czy jak wy to tworzycie? Jest możliwość zgłoszenia przejazdu grupowego regularnym pociągiem w momencie, kiedy mówimy o grupach już kilkunastoosobowych, to lepiej, żeby zgłosić taki przejazd. Wtedy jest gwarancja, no może nie gwarancja, ale my na przykład połączymy dwa składy przy dużej liczbie podróżnych, żeby na danej linii nie doszło do tłoku, więc zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie Kolei Dolnośląskich na grupowy przejazd. Z drugiej strony zdarzało się, że kibice zlecali przejazdy z pociągu specjalnego na mecz. Kibice Zagłębia Lubin dojechali tak do Wrocławia bodajże, już nie pamiętam, czy mieli Legnica, czy Zagłębia Lubin do Legnicy, czy Lubina. Znaczy, któryś z dwóch tych klubów, fanklub tych klubów, zlecił sobie przejazd między Lubinem a Legnicą. Więc to są te dwie formy, w których się dzieje. No niestety też się zdarzają przykre sytuacje, kiedy kibice zdewastowali raz nam pociąg w zeszłym sezonie. No ale to już może nie mówmy o negatywnych rzeczach, bo tutaj myślę, że już prokurator prowadzi sobie to swoim tokiem. Wiem, że na mocy tej współpracy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Kolei Dolnośląskich 18 zespołów, które obecnie grają w rozgrywkach czwartej ligi, otrzymają nagrody po sezonie rozgrywkowym. No tak, i to myślę, że to jest jeden z tych aspektów, który powoduje, że znaczy, no, awans do trzeciej ligi jest tym najważniejszym aspektem. Tak, już bycie na styk, teraz widzimy Karkonosze i Jelenia Góra, jak sobie radzą w trzeciej lidze, i absolutnie ten Beniaminek z Dolnego Śląska tam się nie poddaje, on chyba jest w tym momencie w tabeli. Mieliśmy nawet okazję komentować wydłuż ten mecz, tak. A też z tego, co pamiętam, w tym momencie w tabeli jest chyba przed Górnikiem Polkowice, który dopiero co spadł z drugiej ligi. Nie chcę mówić, bo nie sprawdzałem zeszłotygodniowych wyników. Także to jest największa motywacja, ale oczywiście nagrody jakby też są ważne, no przecież to, że kupujemy sobie, czy ja nie wiem jak ty, ale ja nie kopię piłki amatorskiej, ale to, że zawodnicy sobie kopią piłkę amatorską, to nie znaczy, że przecież grają o nic. Fajnym przykładem jest choćby Łomnica. Ja nawet wizytując na tym obiekcie, widząc jak to funkcjonowało w momencie awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej na Dolnym Śląsku czwartej ligi, w przeciągu bodajże 3 tygodni byli w stanie przystosować obiekt do... który będzie spełniał wymogi infrastrukturalne, jeżeli chodzi o czwartą ligę, i grają na tym stadionie, więc jak widać, da się, więc takie też nagrody na pewno będą podbudowywały ich wielkie ambicje. No oczywiście, i w ogóle polecam wszystkim, bo ja tam już z Krzysztofem się znamy, ale rozmawialiśmy, że odwiedziliśmy kilkadziesiąt, jeśli nie już ponad 100 stadionów, i ja jeżdżę na mecze niższych lig od naprawdę 15 czy 16 lat, ale te stadiony poszły do przodu niesamowicie na Dolnym Śląsku. To jest w ogóle, bo ja bardzo też lubię na klasę podlaską i tam jednak to stoi w miejscu, a to, co się dzieje infrastrukturalnie na Dolnym Śląsku, to jestem pełen szacunku dla samorządowców, osób zarządzających tymi klubami, że doprowadzają do tego, że obiekty czwartoligowe są naprawdę na rewelacyjnym poziomie. No, nie wiem, czy byłeś na niższych ligach we Włoszech, tam często nie ma trawy na boisku i normalnie w czwartej lidze włoskiej można grać na piasku, tak? A u nas te murawy na klasie okręgowej, to jest po prostu coś, co myślę, że parę klubów, jeden klub ekstraklasy, nie będę go wymieniać z nazwy, mógłby pozazdrościć, bo tam dowcipy z koniem na murawie i tak dalej są całkiem popularne na temat tego klubu. No właśnie mówiłeś przed chwilą, że zwiedziłeś ponad 100 stadionów. Prywatnie wiem, że właśnie jesteś turystą stadionowym, tak można to nazwać. Jak wyobrażasz sobie funkcjonowanie właśnie w przyszłości w ogóle kibicowania, właśnie takiej turystyki stadionowej? Czy temat, który teraz jest jednym z głównych tematów ostatnimi czasy w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej a propos debaty, która się odbyła? Mówię oczywiście o piwie. Jakbyś scharakteryzował to przedsięwzięcie i jak ty do tego tematu w ogóle podchodzisz? Bardzo się cieszę, że ta debata się odbyła i że politycy zaczynają rozmawiać o tym, żeby znormalizować sytuację, która nie ma co ukrywać, i tak to ten alkohol na stadionach jest. On jest na całym świecie, to nie ma się czego bać. Wiele klubów czeskich, niemieckich, to DZPN wymienia, żyje, ma przychód z tej działalności statutowej, i tak naprawdę to, że oni by tam legalnie sprzedawali alkohol dużo lepszej jakości niż powiedzmy w Żabce, bo no to nie ma co mówić, że jeżeli by na przykład współpracował z lokalnymi browarami, no to od razu jakby jakość tego idzie. I przede wszystkim promocja. Jest promocja, to się wszystko zapina, i wtedy gminy wydawałyby mniej środków na wspieranie tych klubów. Ja bym chciał, żeby
to było zalegalizowane w Polsce. Pamiętajmy, że te ustawy o wychowaniu w trzeźwości to jest stan wojenny. Znaczy ja pozdrawiam wszystkich znajomych prawników, zawsze mnie to bawią, właśnie dwie ustawy w Polsce, czyli ustawa o wychowaniu w trzeźwości, a druga to, że można na chodnikach samochody parkować. Ta druga została wprowadzona, żeby czołgi w trakcie stanu wojennego mogły po jezdni jeździć. Tak? I my mamy takie rzeczy, których ustawodawca nigdy nie zmienił od 90 roku, a te rzeczy, bo nikt za tym nie lobbuje. Tak? O trzeźwości teraz, to nawet 80 chyba. 82 z tego co pamiętam, tak? I teraz te rzeczy są, tam są zapisy absurdalne. Tak, ja opowiem śmieszną historię, bo z kumplami się ostatnio wybraliśmy pociągiem, oczywiście tam jeszcze te mecze swoją drogą. Przyjechaliśmy pociągiem z Sycylii do Legnicy. Całe Włochy, cała pół Austrii, Czechy i na granicy polsko-czeskiej kolega siedzi w pociągu, zostawił butelkę wina, spaliśmy, no, ale ona była powiedzmy uchylona. No i nagle po przejechaniu 2500 km podchodzi ochrona na dworcu w chałupkach i mówi, to jest Rzeczpospolita Polska, tu jest zakaz picia alkoholu. No i my z tej Sycylii 2500 km bez problemu sobie tam lekko raczyliśmy się alkoholem, ale już w Polsce absolutnie nie. No jesteśmy, ja wiem, że są jakby problemy społeczne z tego wynikające, ale też ja bym nie chciał, żebyśmy przeginali w drugą stronę. Ten zakaz spożywania alkoholu na stadionach jest przegięciem, bo absolutnie nie występuje. No to jest martwa ustawa. Ostatnio nawet jakiś klub wrzucił, że u nas jest piwo. No super, fajnie, no łamiecie ustawę, ale no nikt na to nie patrzy. Poza tym na Śląsku, Wrocław, na Ekstraklasie, proszę bardzo, czemu jest alkohol, a na czwartej lidze może nie być? No, czemu ma nie być? Ja jestem jak najbardziej za. Mówię, chciałbym, żeby kluby w ten sposób zarabiały, czy miały większy przychód, bo to jest klucz do tego, żeby rozwijała się nasza piłka lokalna. No pewnie tak jak sam powiedziałeś, przejechałeś 2500 km z winem, tak podejrzewam. Tam nie aż tyle, no spokojnie. Podejrzewam, że tak samo idziesz na mecz z plecakiem, w plecaku masz piwo i niestety właśnie klub nie czerpie z tego korzyści finansowej. No ja nie będę mówić, że mam zawsze piwo, bo jednak czasami ostatnio nawet tam bardziej zawodowo jestem na tych meczach, ale generalnie tak, no przecież na tym to polega, no jeżeli jest niedziela i biorę moją Martę na weekend, w niedzielę gdzieś na mecz B klasy, no to przecież słońce, drzewa i fajna piłka nożna, no to czemu nie, no i wszyscy to kłamają, tak, to jest najgorsze. Jest stadion niedaleko Wrocławia, moja Marta mówi, ty nie wyciągniemy tutaj piwa przecież, nie, a ja mówię, patrz pod ławki, nie, i tam po prostu no, rzędy butelek i teraz okej, klub ma z tego 0 złotych. Ja jeszcze musi dbać o bezpieczeństwo i później posprzątać te butelki, o których mówisz. Więc to wszystko jest takie, ja bym chciał żyć w normalnym kraju, w którym ustawy, które obowiązują, są wykonywalne. No jeżeli ta nie jest, no to im zmieńmy. Ale właśnie jak zmienić ten mental? Jak zmienić mental przeciętnego Polaka, który często odbiera picie alkoholu jako już raczej rzecz negatywną, jako nie wiem, picie piwa często odbierane jest już jako spożywanie alkoholu i to najczęściej w większych ilościach. W innych krajach, tak jak mówiłeś, Czechy czy Niemcy, to raczej jest napój po prostu chłodzący. Pijesz piwo do obiadu, nie dzieje się nic złego. Wychodzisz ze szkoły, masz przerwę, pijesz piwo, jeżeli masz 16 już lat. Tak, i też jakby w jedną i w drugą stronę dobrze by było, gdyby to nie zaszło za daleko. Ja wiem jeszcze z początku lat 90., no końcówki lat 90., przepraszam, że w Polsce był gigantyczny problem, jest gigantyczny problem i on generuje duże problemy, chociażby koszty służby zdrowia, więc to, że ten alkohol nie powinien być tani, a powinien generować też przychody do służby zdrowia, jak najbardziej jestem za. Natomiast ta normalizacja społeczna już i tak następuje, moim zdaniem. A ona się, w mojej prywatnej opinii, ona się dokonała w 2012 roku. Tak? Przyjechali do nas ludzie z całej Europy. To też fajnie, jak się jeździ teraz po Europie. Przynajmniej jak ja jeździłem gdzieś tam 2014, 2015, to oni mówili, Polska, o, to koledzy byli na euro. Tak? I świetny kraj. I teraz idę po rynku we Wrocławiu, mieszkam tuż przy rynku i idę po rynku i tam grupa hiszpańskich turystów ma żywce w ręce, 30 osób. Policja nic nie zrobi, tak? No bo jak 30 osobom Hiszpanom wystawić mandat? W Europie wszystko kulturowo się zazębia i staje się coraz bardziej normalne we wszystkich krajach i myślę, że u nas już ten mental też się zmienił i coraz mądrzej na to patrzymy. A też z drugiej strony liczba hektolitrów spożywanego alkoholu w Polsce spada. Znaczy ona zaczęła chyba rosnąć dopiero w momencie COVID-u, ale do momentu, kiedy jeszcze byliśmy przed pandemią, no to tam po prostu notorycznie coraz mniej pijemy, no bo jako społeczeństwo uczymy się, że to jest szkodliwe, ale też z drugiej strony, no w niedzielę o 13, no to... Czemu nie? Czemu nie? No jest mecz.
Trzeba wiedzieć kiedy, tak? Już nie ma, ja już nie pamiętam, żeby znajomi mnie ciągnęli gdzieś po domach i żeby tam się działy jakieś dantejskie sceny, a jak pamiętam czasy młodości, no to tak chyba wyglądało. Może się zestarzałeś też. No tak, no i mądrze, doroślejemy wszyscy, ale myślę, że jest lepiej. Młode pokolenie doskonale wie, co robi, ma tą świadomość w zakresie tego, jak to jest niebezpieczne, jednocześnie kiedy można, i chociażby z tego powodu ta ustawa o wychowaniu w trzeźwości pozwalająca na spożywanie alkoholu, czy sprzedaż alkoholu na meczach powinna zostać tak zmieniona, żeby to było możliwe. Przywitałem Cię już oficjalnie, przedstawiłem Cię, że jesteś Andrzej Podniewski. Ja wiem, że nawet jeszcze w momencie, gdy Ciebie prywatnie nie poznałem, to myślałem, że jesteś takim trochę trolem w internecie. Ale jestem trolem w internecie, to wiesz. Trolem troszeczkę prezesa i wiem, że wielu ludzi myślało, że Ty jesteś osobą trochę wyemiaginowaną i nie funkcjonujesz normalnie. Słyszałem tą opinię, ale to dziwne, że prezes jej nie prostował, bo ja kiedyś jeszcze w Górniku Polkowice pracowałem, kiedy ten klub awansował po kolei po szczeblach rozgrywek i mnie z panem prezesem to się już paręnaście lat. Poznaliśmy się paręnaście lat temu, nie powiem, że się znamy paręnaście lat, bo to co innego. Ale no to tak, bardzo się cieszę, że prezes Padewski zresztą, człowiek, który lobbuje właśnie za tą zmianą ustawy, jak najbardziej trzymam kciuki, jak tylko mogę, to pomagam. Cieszę się, że politycy zaczynają dostrzegać ten aspekt i to, co robicie w ogóle w DZPN-ie, bardzo dobrze rezonuje na całą Polskę, więc cieszę się, że też jako związek się rozwijacie pod skrzydłami prezesa Padewskiego, którego pozdrawiam przy okazji serdecznie. My mamy nadzieję, że ta owocna współpraca, która funkcjonuje już kilku sezonów rozgrywkowych, będzie oczywiście nadal przedłużona. Dzisiaj moim Państwa gościem był Andrzej Padniewski. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.